głos nadziei na każdy dzień. Czym jest skrucha? Jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy poginiecie. Ewangelia Łukasza, rozdział 13, werset 3. To stwierdzenie jest zdumiewająco proste. Nie ma żadnego łatwego wyjścia, przyjemniejszego sposobu uniknięcia konsekwencji. Nie ma żadnego skrótu ani żadnej okrężnej drogi do Królestwa Bożego. Albo skrucha, albo zguba. Skrucha może być upokarzającym doświadczeniem. Faktycznie prawdziwa skrucha na pewno nim jest. Nasza pycha musi się ukorzyć w prochu, a nasze ja cierpieć, odczuwając upokorzenie jako klęskę. Jednak Zbawiciel mówi, że musimy okazać skruchę, gdyż w przeciwnym razie zginiemy. Słowo skrucha pochodzi od czasownika kruszyć. Gdy odczuwamy skruchę, nasze twarde serca kruszeją. Gdy zaczynamy patrzeć na siebie w świetle krzyża Golgoty, nasze twarde, dumne serca stają się wrażliwe i otwarte dla Boga. Starotestamentowy prorok Ezdrasz wiedział, czym jest prawdziwa skrucha. Modlił się: Boże mój, wstydzę się i nie ośmielam się nawet podnieść swojego oblicza do Ciebie. Boże mój, gdyż nasze winy wyrosły nam ponad głowę, a nasze grzechy dosięgły aż nieba. Księga Ezdrasza, rozdział 9, werset 6. Ezdrasz nie próbował usprawiedliwiać siebie i swojego ludu. Byli grzesznikami. Zasmucili Boga i odeszli od Niego, a jedyną drogą powrotu było wyznanie winy z prawdziwą pokorą i skruchą oraz prośba o przebaczenie. Ezdrasz, podobnie jak my dzisiaj, miał do wyboru albo okazać skruchę, albo zginąć. Nie ma innego wyjścia. Przekonanie o grzechu powinno prowadzić do skruchy z powodu grzechu. A czy ty poznałeś już znaczenie prawdziwej skruchy? Robert Pearson.